Cześć, ja mam na imię Dawid, a wy oglądacie kanał Chmurka Wave. Dzisiaj zrobimy serię pytań do Vapera. Postaram się odpowiedzieć na część z waszych pytań dzisiaj, a część pytań będzie w następnym cyklu. Pierwsze pytanie, jakie mamy, zadał Wiktor. Czy mogę sam zadać te 20 pytań? Nie zgadzam się. Następne pytanie. Ogłaszam czarną rozpacz. Mój drak zginął w rzece. No, to jest bardziej rzeczywiście rozpacz niż pytanie. Łączę się z tobą w bólu. Następne. Twoje 5 top liquidów. Powiem szczerze, i to jest jakby następne pytanie od Wiktora, że trudno mi powiedzieć, jakie jest moje top 5 tak naprawdę, bo jest tego tak strasznie dużo, że naprawdę wiele liquidów, wiele premixów mi smakuje. Natomiast tak jakbym miał powiedzieć na szybko, no to już postaram się wybrać. Myślę, że mogę powiedzieć, może wybierzemy z polskich liquidów. Z polskich liquidów. Ostatnio próbowałem naprawdę wyśmienity liquid z serii Freezy i był to jabłko z aloesem. Naprawdę bardzo dobrze, ciekawie skomponowany liquid premix. Kolejna sprawa. Doskonałe premixy Illuminati Vape. Naprawdę polecam. Zresztą jak popatrzycie tam na moje filmy, również jest seria właśnie o Illuminati. To co? To mamy dwa, tak? Miało być polskie. Seria 1 Million Puffs. Naprawdę bardzo dobry premix. Mocne, intensywne. Kolejna sprawa. Tutaj muszę to opuścić. Doskonałe premixy były niedawno na moim kanale. Alien Fog. Naprawdę doskonałe premiksy, świetne aromaty, dużo jest aromatów, nie jest to oszukiwane, naprawdę świetna rzecz. Ile mamy już? 3, 4, tak? Wybierzemy sobie jeszcze jeden. Vape Szefy. Również mam tutaj. Również bardzo dobry premiks, polski, bogaty w aromaty. Doskonałe premiksy również z serii Go Bears. Naprawdę fantastyczna seria. Muszę powiedzieć, że z tych premiksów akurat serii Go Bears, które ja próbowałem, nie było ani jednego, który musiałbym powiedzieć, że jest niesmaczny. Zresztą rozmawialiśmy już o tym, że tak naprawdę nie ma złych, niesmacznych premiksów, jest to naprawdę kwestia gustu. Natomiast te premiksy, o których mówię, są naprawdę dobrze zrobione. Ale no, trudno wybrać tylko 5 tak naprawdę. Najlepszy atomizer pod smak. Mam taki atomizer, teraz pokażę. Również był ten atomizer w jednej z moich recenzji. Jest to Aromamizer RDA. Jeżeli chodzi o smak, uważam, że naprawdę jest to super sprawa. Z tego co pamiętam, to nawet razem z Filipem robiliśmy właśnie recenzję. O, tak ten parowniczek wygląda. Tutaj jest ta spiralka, przypominam, naprawdę bardzo fajna sprawa. O, troszkę się ukidają tutaj jak zwykle. Tak. Naprawdę bardzo fajny parowniczek, jeżeli chodzi o smak. Najlepszy pod chmurkę. Powiem wam szczerze, że po tylu latach wapowania chmurka to jest naprawdę fajna rzecz, natomiast wydaje mi się, że nie jest to rzecz najważniejsza. Tak naprawdę chmurkę można zrobić dzisiaj na niedużej mocy w odpowiednim setupie, także tutaj trudno mi powiedzieć, jaki ten parownik najlepszy pod chmurkę. Transformers na przykład, RDA, świetny parownik pod chmurkę. Dużo RDA tak naprawdę. Co ja tutaj mam na przykład? O! Water for Troll. Świetny też parownik pod chmurkę. Również być może jest gdzieś tam recenzja na moim kanale. Czemu taki pomysł na nazwę? Ja jestem chmurka, wapuję, no więc chmurka vape, myślę, że to jest odpowiedź sensowna. Najlepszy boks, jaki używałeś do tej pory? Pyta Wiktor. Bardzo jestem zadowolony z boksika Dovpo Trigger. Również recenzja na moim kanale. Używam go już jakiś czas. Akumulatory są dwa. Trzyma to praktycznie cały dzień. Nawet do 12 godzin wapowania. Ja też nie wapuję na ogromnych mocach, także tutaj to mi na cały dzień starcza.
bardzo naprawdę fajnie. Również polecam recenzję. Jeszcze jedno pytanko, jeżeli chodzi o tą serię. I to będzie takie pytanko bardziej... nie wiem jak go nazwać, ale Dawid pyta, dlaczego scena waperska UWO jest? Dawid, to jest tak jak w każdej branży. Myślę, że to nie jest jakby tylko przywara nasza Polska, natomiast no, generalnie tak jest, że niektórzy ludzie są tacy, a niektórzy ludzie nie są tacy, więc to chyba nie jest tak, że cała branża taka jest. Jeżeli się ze mną nie zgadzasz, możesz w komentarzu napisać, dlaczego tak uważasz. I na dzisiaj myślę, że tyle pytań, następne w kolejnej serii. Burka z Wami.